Cześć. Moi drodzy, witam Was z łazienki. Nie wiem, szczerze mówiąc, co wyjdzie z tego nagrywania, bo nagrywanie w łazience pod kątem głosu to nie jest najlepszy pomysł. No ale ja chciałam do Was dzisiaj powiedzieć o chemii w środkach czystości i w tym, co sobie możemy zapodać w naszym własnym domu. Tym bardziej, że my jesteśmy świeżo po przeprowadzce, więc nie wiem, czy kiedyś po raz pierwszy sprzątaliście w domu, ale to jest jakaś masakra domyć okna po raz pierwszy. I postanowiłam właśnie na tym moim domu po budowie sprawdzić, czyli no powiedzmy sobie szczerze, w ekstremalnych warunkach sprawdzić ekologiczne środki czystości, czy one rzeczywiście dają radę. No i muszę Wam powiedzieć, że dały radę. To nie jest film o tym, że ja jestem zakręcona na punkcie eko, chociaż uważam, że dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne, ale ten film trafia na mój kanał z innego powodu. Z tego powodu, że jestem zakręcona na punkcie zdrowia, a jak pokazują badania również, naprawdę w środkach do czyszczenia, w płynach do mycia naczyń, do prania, w odświeżaczach powietrza jest taka masa chemii. Zresztą na to, słuchajcie, nie trzeba badań, bo ja osobiście jestem alergikiem i jeżeli pójdę do centra handlowego na parę godzin na zakupy, to bardzo nie lubię tego robić, bo boli mnie głowa i nie jestem w stanie po prostu wytrzymać w tych toaletach i bardzo współczuję tym osobom, które tam po prostu siedzą cały dzień i sprzątają. Ja to po prostu bardzo odczuwam. To, co jest rozpylane w powietrzu, to automatycznie negatywnie na mnie wpływa. I nawet jeżeli ktoś nie jest alergikiem i nie zwraca na to uwagi, to moi drodzy, może to siać spustoszenie w naszym organizmie. Powiem Wam o jednym badaniu. O badaniu w Norwegii, gdzie na przestrzeni 20 lat zbadano chyba 6 tysięcy kobiet. No, czemu kobiet? To chyba każdy sobie może odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o sprzątanie. Niestety. Natomiast, co się okazało, że na przestrzeni tych 20 lat nawet kobiety, które używały chemicznych środków czystości raz w tygodniu, czyli po prostu sprzątały dom, mieszkanie raz w tygodniu, to było to, negatywnie oddziaływało to na ich płuca. A jeżeli chodzi o kobiety, które zawodowo sprzątają, to można było to porównać do, uwaga, palenia 20 papierosów każdego dnia przez te 20 lat. Więc naprawdę ta chemia ma na nas wpływ. I powiem Wam, że nawet ciężko mi powiedzieć i nie chcę Wam robić takiej listy środków, jakby składników tych środków czystości, które są szkodliwe. Bo nawet producenci nie muszą wszystkiego umieszczać. I na przykład triklosan, który jest środkiem zazwyczaj, który jest w płynach do mycia naczyń, czyli tak naprawdę na tym, co bezpośrednio ma kontakt z żywnością, którą wkładamy potem do ust, może być po prostu nazwany aktywnym składnikiem na opakowaniu na przykład płynu do mycia naczyń. I bardzo często są to trzy literki i skróty, których no kurczę, no nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, albo musielibyśmy wszystko po prostu sprawdzać z tabelką. A no jak się okazuje, na przykład właśnie ten triklosan może negatywnie wpływać na nasz układ hormonalny. I ja kiedyś już robiłam film o tym, dlaczego bardzo często mamy zaburzone poziomy estrogenów i właśnie ten składnik może na to wpływać. Na naszą płodność też już są badania, również na zwierzętach, na myszach, ale też jakby pokazywana jest ta zależność u ludzi, że mogą te środki wpływać negatywnie. I powiem Wam, że ja od jakiegoś czasu używam głównie dwóch firm. Firma Only Eco oraz Frosch. No, nie ukrywam, Only Eco bardziej mi się podoba wizualnie. Natomiast tak poza tym to nie zauważyłam większej różnicy pod kątem jakości obu tych produktów, bo tu akurat mamy płyn do mycia szyb i luster i środek do kabin prysznicowych, ale mam też te same produkty z jednej i drugiej firmy, żeby właśnie, bo sama dla siebie chciałam je porównać. Może jedyne Only Eco, to jeżeli chodzi o płyn do mycia naczyń, wydaje mi się, że lepiej usuwa tłuste plamy. No a jak wiecie, pewnie to u mnie tłuszczu w kuchni nie brakuje. Natomiast one obydwa naprawdę są dobre i poradziły sobie z myciem okien u mnie, z czyszczeniem. No ja po prostu do wszystkiego używam albo samej wody i dobrej ściereczki,
albo właśnie tych płynów. Słuchajcie, na przykład tamto okno na górze udało mi się umyć, ale muszę kupić sobie do tego specjalne sprzęty, bo to nie było bezpieczne. Ale wreszcie coś widać przez okna i od razu piękniej to wszystko wygląda. W czym jeszcze jesteśmy narażeni na tą chemię? Odświeżacze powietrza. Benzen jest dowiedzoną substancją rakotwórczą. On zazwyczaj jest w tych odświeżaczach powietrza. Poza tym, jeżeli myjecie nawet podłogę jakimś fajnie pieniącym się środkiem, to zazwyczaj te substancje dodawane do środków, które są właśnie, mają działanie takie pianotwórcze, są dla nas szkodliwe. No a zobaczcie, nawet jeżeli Wy nie chodzicie i nie liżycie podłóg, no to jeżeli macie jakiegoś czworonoga, to on prawdopodobnie to zrobi. Jeżeli macie dzieci, to one już jeszcze bardziej są narażone na tą chemię, a one jeszcze trudniej radzą sobie z detoksykacją organizmu i z usuwaniem tych szkodliwych substancji. Więc myślę, że naprawdę najprostsze rozwiązanie, według mnie, i to, co ja zrobiłam, to nie zastanawiam się, patrząc na dany produkt, bo mi ładnie pachnie. Jak Ci ładnie pachnie, no to też zazwyczaj te środki właśnie mają dużo chemii. Nie zastanawiam się, czy to będzie dobre, czy będzie bardzo szkodzić, czy mało, tylko staram się to maksymalnie ograniczać i jeżeli wybieram produkt, który jest certyfikowany, który jest ekologiczny, to no, można powiedzieć, że mam pewność. Wiadomo, że mogą się różne rzeczy wydarzyć, bo to jest wszystko biznes. Ale mam większą, zdecydowanie większą pewność, że po prostu tam nie będzie szkodliwych substancji. A wbrew takiemu utartemu przekonaniu, że te środki nie mogą dobrze sprzątać, one naprawdę dla mnie nie ma większej różnicy. I myślę, że to jest bardzo ważne. Co te wszystkie substancje chemiczne mogą powodować? Tak jak już powiedziałam, nasz układ hormonalny naprawdę potrafi się rozregulować, jeżeli tą chemię wdychamy z powietrza. Jeżeli rozpylamy coś w powietrzu, no bo po prostu sprzątamy i czyścimy, nie wiem, może mieliście tak kiedyś, że Was po prostu bolała głowa po sobotnim sprzątaniu całej chałupy, więc właśnie to jest to, że te substancje szkodliwe zaczynają się unosić w powietrzu, my to automatycznie wdychamy, negatywnie wpływa to również na nasze płuca, czyli nasz układ oddechowy. Dlatego też osoby zawodowo sprzątające bardzo często cierpią na astmę i jest to właśnie nazwane już chorobą zawodową. Różnego rodzaju alergie, AZS i problemy skórne to w ogóle jest standard. I jeżeli chodzi akurat o skórę, to moja alergiczna skóra bardzo to odczuwa i ja naprawdę po prostu nie mogę stosować żadnych substancji jakichś pięknych, pachnących, chemicznych, bo zaraz to się na niej odbija. I dlatego też również kosmetyki, które wybieram, są ekologiczne i naprawdę z Only Bio uwielbiam te kosmetyki, ale o tym to może będzie kiedyś inny odcinek. No i zapomniałam, a miałam to zrobić na początku, powiedzieć Wam o jednej bardzo, myślę, fajnej rzeczy. Mianowicie jeszcze teraz możecie właśnie produkty wszystkie z Only Bio i z Frosha kupić z 30% rabatem na eSuperfood i tym sposobem mniej ryzykujecie, bo mniej pieniędzy wydacie, a możecie się przekonać, że one naprawdę są dobre. I bardzo Wam polecam nie tylko dbanie o to, co trafia na nasz talerz, jeżeli chodzi o jedzenie, ale w jakim stanie jest ten talerz, z którego będziemy jeść i co bezpośrednio wdychamy, dotykamy i czym się otaczamy, bo ta chemia, która jest wokół nas, ona jest wszędzie, tak? Bo powietrze jest zanieczyszczone, jeżeli gdzieś idziemy, to zazwyczaj no, nie jest zbyt dobrze, wdychamy spaliny, smog i tak dalej. Więc jak już jesteśmy we własnym domu, to nie dokładajmy sobie do tego wszystkiego, tylko postarajmy się stworzyć takie jak najbardziej bezpieczne miejsce dla nas i dla naszych bliskich. To tyle w temacie ekosprzątania i ekoporządków. Myślę, że przed świętami może się Wam przydać, bo ja już w sumie czuję się, jakbym miała święta cały czas, bo sprzątania przez ostatni miesiąc było u nas naprawdę dużo, także na święta już się nie zamierzam przemęczać. No ale trzymam kciuki za Was. Pamiętajcie, że wysprzątany dom to nie jest najważniejsza rzecz i czasem sobie po prostu jest lepiej odpocząć. Ale tak czy inaczej dobrze jest mieć dobrej jakości produkty pod ręką. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!